Miedź wygrywa 2-1 w Łęcznej. Z nami jest Kamil Antonik, strzelec 2 goli. Kamil, w tym bardzo trudnym momencie dla Legnicy, zmagającej się ze skutkami powodzi, nadmiaru deszczu, wody spływającej przez Kaczawę. Dajecie trochę radości miastu i mieszkańcom naszego miasta. No tak, no wiemy jaka jest sytuacja w naszym regionie Polski, tam w okolicach Legnicy i okolice, wiemy jak to wygląda. Na pewno cieszymy się, że mogliśmy sprawić tym kibicom trochę radości w ten weekend, bo wiadomo, że nie wygląda to optymistycznie, ale no mamy nadzieję, że taki delikatny smak radości, myślę, że zafundowaliśmy im. Dzisiejszy mecz też odbywał się w zasadzie momentami nawet przy oberwaniu chmury. Jaki to twoim zdaniem miało wpływ na przebieg tego spotkania? No myślę, że na pewno z minuty na minutę to boisko było coraz gorsze. Też widzieliśmy, że boisko, ta piłka cały czas staje w niektórych miejscach i też było to jakimś problemem, żeby skonstruować dobrą sytuację, bo wiadomo, że już w pewnym momencie to boisko nie pomagało, bo były kałuże, piłka się zatrzymywała, ale no, też nie mamy na to wpływu. No, Łęczna też miała takie warunki i musieliśmy się do nich dostosować. Dla ciebie radość dzisiaj podwójna, bo nie tylko zwycięstwo, ale 2 bramki. Która sytuacja była trudniejsza? Taka, gdy biegniesz przez prawie całą połowę boiska i musisz pokonać bramkarza rywali, musisz się na tym skupiać, czy taka sytuacyjna piłka po rzucie rożnym przedłużona i ty głową z bliskiej odległości trafiasz? Myślę, że ta pierwsza sytuacja była troszkę trudniejsza. W tej drugiej fajnie piłka znalazła mnie w polu karnym, udało się strzelić praktycznie do pustej bramki. Przy pierwszej sytuacji trzeba było troszkę szczęścia, bo też ta piłka odbiła się od obrońcy, po rykoszecie wpadła, ale najważniejsze, że wpadła. Dzięki i powodzenia w kolejnych meczach.